Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej zatytułowanej Lex Czarnek 2.0 – Reforma czy deforma oświaty. Konferencja poprzedza posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej poświęcone rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. W dzisiejszej konferencji udział biorą przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej pan senator Zygmunt Frankiewicz, przewodniczący Komisji Ustawodawczej pan senator Krzysztof Kwiatkowski, prezydent Sopotu i przewodniczący Stowarzyszenia Tak dla Polski pan Jacek Karnowski, wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawy pani Renata Kaznowska, przewodnicząca Rady Fundacji Nie Będziesz Szła Sama pani Marcelina Zapała, koordynator Biura Fundacji Kampus Polska Przyszłości Mateusz Ligenza, przedstawicielka protestu z wykrzyknikiem pani Gabriela Gładyszewska, pani Alicja Pacewicz z SOS dla Edukacji oraz pani Marianna Kłosińska z Fundacji Bullerbyn Edukacja Domowa. Bardzo proszę o zabranie głosu pana przewodniczącego Zygmunta Frankiewicza. Dzień dobry Państwu. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej będzie się drugi raz zajmowała praktycznie tą samą ustawą. W lutym komisja wniosła do Senatu odrzucenie tej ustawy jako bardzo złego, szkodliwego prawa. Niestety po bardzo niewielkich zmianach ta ustawa wraca do Senatu. Dotyczy zmian w edukacji. W tej chwili edukacja jest ogromnie niedofinansowana. Subwencja oświatowa w stosunku do PKB i wydatków państwa dość szybko spada. Samorządy muszą dokładać ogromne pieniądze i mają z tym duży problem. I w tej sytuacji trafia do nas ponownie ustawa, która ogranicza kompetencje samorządów, a zwiększa ich odpowiedzialność. Przykładem jest sytuacja, kiedy to kurator odwołuje dyrektora szkoły, a konsekwencje prawne i finansowe ponosi gmina, która z tą decyzją nie miała niczego wspólnego. O podobnych sprawach, o szkodliwych aspektach tej ustawy powiedzą osoby, które były wymienione przez panią prowadzącą tą konferencję. Będziemy znowu wnosili o odrzucenie tej ustawy. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie przewodniczący i teraz poproszę o zabranie głosu wiceprezydenta Miasta Stołecznego Warszawy panią Renatę Kaznowską. Szanowni Państwo, od wielu miesięcy sprzeciwiamy się Lex Czarnek, projektowi ustawy, który wraca do nas jako projekt poselski, projekt ministerialny przefarbowany na projekt poselski. Wraca i po raz kolejny dyskutujemy o szkodliwości tej ustawy. My jako samorządowcy dzisiaj borykamy się z olbrzymimi brakami finansowymi. Borykamy się z dużymi brakami kadrowymi. Borykamy się ze skutkami wojny w Ukrainie, która bardzo mocno rezonuje w naszej oświacie, szczególnych niedużych miastach, gdzie przyjęliśmy najwięcej dzieci i młodzieży z Ukrainy. W Warszawie to ponad 18 tysięcy, prawie jeden dodatkowy rocznik. To dzieci i młodzież z Ukrainy w warszawskich szkołach i przedszkolach. To w końcu organizacje obywatelskie, bez których nie bylibyśmy w stanie w tak dużym zakresie pomagać uczniom z Ukrainy, uczniom, którzy tej pomocy niezwykle w tej chwili potrzebują. To organizacje obywatelskie jako pierwsze razem z mieszkańcami naszego miasta podążyły, aby pomagać uchodźcom z Ukrainy. Dzisiaj organizacje obywatelskie, aby mogły po wejściu w życie tej ustawy współpracować z nami, będą potrzebowały opinii pozytywnych, czytaj zgód na jakiekolwiek zajęcia w szkole. Ale żeby taką pozytywną opinię uzyskać, będziemy potrzebowali na to 90 dni, 60 dni przed wejściem do placówki. Kurator ma dostać program i przepraszam, jeszcze 30 dni będzie miał na jego ocenę. Za 90 dni po wejściu w życie tej ustawy będzie można mówić o współpracy z organizacjami obywatelskimi, podkreślę, pod warunkiem, że dostaną zgodę kuratorium. Sprzeciwiamy się takiemu podejściu, sprzeciwiamy się jako samorządowcy centralizacji edukacji w Polsce, sprzeciwiamy się marginalizowaniu roli samorządu w edukacji. Samorząd od ponad 30 lat prowadzi
edukację. I śmiem twierdzić, że robi to naprawdę dobrze. Dzisiaj wszystko podlegać ma centralizacji, również edukacja. Mówimy nie. Bardzo dziękuję pani prezydent i poproszę teraz o zabranie głosu pana prezydenta Jacka Karnowskiego. Dzień dobry, szanowni państwo, to bez precedensu takie zjednoczenie organizacji pozarządowych, organizacji uczniów, nauczycieli, związków zawodowych i samorządów przeciwko bardzo złemu prawu, prawu, które upolitycznia polską szkołę i odbiera władztwo nad tą szkołą wspólnotom lokalnym, rodzicom, nauczycielom, samorządom na rzecz polityków, polityków centralnych, bo chociażby ostatnia wypowiedź pana ministra Czarnka, gdzie rozdzielił dodatkowe środki dla organizacji pozarządowych na OSP, zespoły folklorystyczne, harcerzy czy organizacje katolickie, pokazuje, że to będzie ewidentnie decyzja polityczna, kto będzie mógł przychodzić do szkół, kto będzie mógł prowadzić zajęcia chociażby pozalekcyjne z naszymi dziećmi. Z naszymi dziećmi i proszę państwa, to jest nasza szkoła, po prostu szkoła rodziców, nauczycieli, uczniów. To nie jest szkoła pana Czarnka czy pani kurator Nowak i dlatego nasz zdecydowany protest przeciwko upolitycznieniu polskiej szkoły. Bardzo dziękuję panie prezydencie i proszę o zabranie głosu przewodniczącego Komisji Ustawodawczej pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego. Szanowni państwo, Stefan Żeromski powiedział, że nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. Minister Czarnek wypił zbyt dużo i zachłysnął się tą chęcią opanowania oświaty w wymiarze ideologicznym, a nie w wymiarze pedagogicznym. Tu nie ma dobra dziecka, tu nie ma dobra rodziców, tu nie ma dobra nauczycieli, tu nie ma dobra samorządu jako organu prowadzącego szkoły. Tu jedynym pomysłem na tą ustawę, bo przecież wiemy, że żaden to projekt poselski był napisany w ministerstwie, jedynym celem tej ustawy jest, żeby 16 nominatów politycznych, takich jak Barbara Nowak i jej klony, którzy są kuratorami oświaty, ale z oświatą nie mają wiele wspólnego, za to mają bardzo wiele wspólnego z ideologicznym zacietrzewieniem, pilnowali, żeby wyłącznie organizacje pokroju Ordo Iuris wchodziły do szkół. Nie ma na to naszej zgody. Za chwilę rozpocznie się senackie posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i senatorowie mogą podjąć dobrą decyzję. Ta dobra decyzja to odrzucenie projektu w całości. Bardzo dziękuję panie przewodniczący i teraz poproszę o zabranie głosu panią Marcelinę Zapałę, przewodniczącą Rady Fundacji. Nie będziesz szła sama. Dzień dobry, szanowni państwo. Ja chciałabym zadać pytanie w imieniu wielu organizacji pozarządowych, w imieniu organizacji społecznych. Tym samym będzie to pytanie, które widzimy na setkach, na tysiącach billboardów w całej Polsce. Gdzie są te dzieci? Mianowicie, dane Komendy Głównej Policji z 2021 roku pokazują gwałtowny wzrost zachowań samobójczych wśród młodych osób. W porównaniu z poprzednim rokiem 1496 dzieci i nastolatków poniżej 18 roku życia podjęło próbę samobójczą, a aż 127 z tych prób zakończyło się śmiercią. W porównaniu do 2020 roku z kolei jest to wzrost o 77% zachowań samobójczych i 19% śmierci samobójczych. W Polsce w ciągu ostatnich 10 lat policja prowadziła postępowania w przypadku prawie 1200 śmierci, z czego aktualnie odnotowujemy największy wzrost, największy odsetek. Ja i wszystkie inne organizacje apelujemy o to, aby dać spokój dzieciom i młodzieży, uczniom, uczennicom, nauczycielom, nauczycielkom i przede wszystkim rodzicom. Dziękuję. Bardzo dziękuję i poproszę o zabranie głosu pana Mateusza Ligenzę, koordynatora Biura Fundacji Kampus Polska Przyszłość. Szanowni państwo, w kod genetyczny kampusu wpisana jest przyszłość, a przyszłość to przecież rzetelna i dobra edukacja, którą minister Czarnek próbuje nam odebrać. Podczas kampusu rozmawialiśmy wielokrotnie o edukacji. Młodzi po prostu biją na alarm. Panie ministrze, musi pan to dostrzec.
Tym razem nie udało się panu przepchnąć ustawy drzwiami, więc pcha ją pan oknem, omijając konsultacje społeczne. My wychodzimy na ulicę i tym pokazujemy panu, że nie ma naszej zgody na Lex Czarnek. Zawsze powtarzam i będę to panu powtarzał, nie ma naszej zgody na takie hity w polskiej oświacie. Jeden hit udało się panu już wprowadzić. Na więcej nie pozwolimy. Bardzo dziękuję i poproszę o zabranie głosu przedstawicielkę protestu z wykrzyknikiem, panią Gabrielę Gładyszewską. Dzień dobry, szanowni państwo. Dziś chciałabym reprezentować nie tylko organizację protestu z wykrzyknikiem czy rankingu szkół LGBTQ+, ale chciałabym też przede wszystkim reprezentować siostrę, uczennicę już byłą i głos rodziców, który powinien wybrzmieć. Nie dostaliśmy szansy, w której właśnie te głosy mogłyby wybrzmieć i zostać potraktowane na poważnie. Od 5 lat sytuacja polskiej oświaty dramatycznie spada na coraz niższy poziom. Jesteśmy załamani tym, co się dzieje, a polska edukacja nie jest w stanie wytrzymać kolejnego hitu pana Czarnka. W tym momencie chcielibyśmy apelować do prezydenta, ponieważ już wiemy, i nikogo nie zdziwi decyzja, że ustawa ta pojawi się na biurku pana prezydenta. Dlatego apelujemy o to, aby głos rodziców, głos uczniów został wysłuchany. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i poproszę o zabranie głosu panią Mariannę Kłosińską z Fundacji Bularben. Szanowni państwo, przeczytam to, co napisałam dzisiaj rano w mediach społecznościowych, ponieważ nie chciałabym się jąkać. Polska szkoła stoi nad przepaścią, a Lex Czarnek to krok do przodu. Zaczynam od metafory, ale chcę powiedzieć o faktach. Przedstawiono nam poselski projekt ustawy rządowej, który jest procedowany w tempie kneblującym usta stronie społecznej. W biały dzień okrada się nas z naszych praw obywatelskich. Odebrano nam prawo do konsultacji społecznych, o co apelował prezydent. Zabrano nam możliwość wysłuchania publicznego. Scenariusz jest oczywisty. Układ sił w parlamencie jest taki, że taka ustawa zostanie przepchnięta nawet, gdy Senat ją odrzuci. Ba, jest to możliwe nawet, gdy prezydent powie weto. A ten projekt to system barier proceduralnych odbierających obywatelom w szkole jakąkolwiek autonomię. W efekcie tej ustawy szkoły stracą wsparcie organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe stracą możliwość działania w ogromnym zakresie ich podstawowej działalności. To zamach i na szkoły, i na NGOsy. Co więcej, prawa rodziców, którymi dysponujemy teraz dzięki możliwości spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą, zostaną radykalnie ograniczone, a na tym ucierpią przede wszystkim dzieci. Od października do czerwca nikt nie przejdzie na edukację domową. Będziemy skazani na szkoły dostępne tylko w określonym regionie, a stacjonarne egzaminy klasyfikacyjne będą rejestrowane i kontrolowane przez kuratora. Jako rodzice stracimy wsparcie w szkole i możliwość zadbania o własne dzieci poza nią. Będziemy zmuszeni do edukacji realizowanej przez nauczycieli stojących na skraju wyczerpania i pozbawionych jakiegokolwiek wsparcia. Dzieje się to w postpandemicznym okresie potężnego kryzysu kondycji psychicznej dzieci i młodzieży. W okresie, kiedy na terytorium Polski zaczynają spadać rakiety, kiedy odsetek prób samobójczych i skutecznych zamachów na własne życie jest największy w historii. Proszę państwa, tego nie da się zapomnieć. W imieniu rodziców i dzieci prosimy was o skuteczną postawę w obronie naszych praw. Dziękuję. Bardzo dziękuję i uprzejmie proszę o zabranie głosu panią Alicję Pacewicz z SOS dla Edukacji. Ja reprezentuję kilkadziesiąt organizacji, które od wielu lat działają w obszarze oświaty, przedszkolach, szkołach. I chcę powiedzieć, że jedna rzecz się udała twórcom ustawy i Lex Czarnek 1.0 i 2.0. Zjednoczenie nas wszystkich. Chyba nie było takiej sytuacji, gdy samorządy, szkoły, dyrektorzy, związki zawodowe, organizacje społeczne, a nawet edukacja domowa
stoją w jednym szeregu i apelują do, po pierwsze do senatorów, ale tu jesteśmy pewni, że głos będzie słuszny, ale także do pana prezydenta o zawetowanie tej ustawy, która niszczy coś, co w polskiej szkole od 33 lat robiły tysiące, dziesiątki tysięcy organizacji, dużych, małych, lokalnych, a także co w tej chwili robią od końca lutego organizacje pracujące z dziećmi i młodzieżą z Ukrainy. Gdyby zapytać dowolną osobę, czy przedstawiciela władzy lokalnej, kto ruszył na pomoc, nie tylko humanitarną, ale także edukacyjną, ponieważ te dzieci naprawdę przeżywają poważne trudności. Co więcej, te trudności przeżywają także nauczyciele w szkołach, którzy nie byli przygotowani do tego, żeby pracować w szkole wielokulturowej, to usłyszycie, że bez organizacji społecznych to by się nie udało. Już nie mówię o edukacji klimatycznej, o edukacji globalnej, o edukacji prawnej, medialnej, o edukacji z historii lokalnej. To są rzeczy, które my robimy, proszę państwa, od lat i które, jak sprawdzaliśmy tak tylko, że tak powiem, metodą na media społecznościowe, ile organizacji współpracuje ze szkołami, to w większości szkół jest kilkanaście projektów prowadzonych przez organizacje. I teraz to będzie podlegało czemu? Biurokratycznej, długiej procedurze, gdzie wszystkie te interwencje tak potrzebne natychmiast będą odsuwane w czasie i gdzie zamiast po prostu rozsądku dostajemy właśnie biurokrację, gdzie za miast rodziców będzie decydował kurator, a o tym, jakiej oferty organizacji społecznej chce skorzystać nauczyciel, będą decydowali rodzice. Dlatego apelujemy też do państwa i do wszystkich osób, które mają na to jakiś wpływ, zatrzymajmy tę ustawę, bo nie tu są problemy polskiej edukacji. Ona tworzy nowe problemy, a nie rozwiązuje tych, które są kluczowe. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z państwa ma pytania? Jeśli tak, to przypominam, że mikrofon znajduje się po lewej stronie kamer. Rozumiem, że nikt nie ma pytań. W takim razie bardzo państwu dziękuję za udział w konferencji. Przypominam, że posiedzenie komisji rozpocznie się o godzinie 11 w sali numer 217, a tych z państwa, którzy nas oglądają na Facebooku, zachęcam do oglądania relacji na naszym kanale tamże albo na stronie internetowej www.senat.gov.pl. Dziękuję bardzo.